raz pierwszy w Polsce wspólnie, bo wspólnym wysiłkiem, wybudowaliśmy dom dziecka. Starannie zaprojektowany, w konsultacji z najlepszymi architektami. Chętnie mówimy o nim, że jest uszyty na miarę. Każdemu dziecku należy się właśnie najwyższy respekt, a więc też najwyższa jakość. I że dzieci mają też prawo do dumy z tego, że żyją w świecie dobrze urządzonym, gdzie dorośli naprawdę o nich myślą serio. I na te święta życzę wszystkiego dobrego, ale dziękuję za to, że po świętach tego dobrego będzie nie mniej, a jeszcze więcej. To jest wspaniałe podwórko dla wszystkich, bo tu każdy jest ważny. Ta najwyższa jakość, pokazująca najwyższy szacunek dla drugiego człowieka, w szczególności dla dziecka, stwarza tę wiarę, że można. Można przekraczać granice niemożliwości. Mam nadzieję, że ten budynek, ale nie tylko on, bo i koncept, który tutaj stanął w Odporyszowie, będzie inspiracją dla naszych dalszych działań, a chcielibyśmy bardzo, żeby także wyznaczał te nowe standardy.